I wyrażam wielką radość, że przebywamy w gronie chrześcijan, ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa i którzy swoje życie oddali, by Jego naśladować. Chciałem pozdrowić od mojej mamy, siostry Krystyny Kaliszczyk. Myślę, że mnie słyszy, więc mamusiu, spełniłem Twoją prośbę. Wszystkich braci bardzo serdecznie pozdrawiam. Ona część z Was zna, większość nie. Temat, który będziemy omawiać, on się przewijał dzisiaj w większości modlitw oraz w większości wykładów, dzisiaj i wczoraj. Zatytułowałem go Życie wieczne i zmartwychwstanie. I chciałbym go opowiedzieć niejako z punktu widzenia osoby znękanej, doświadczonej, utrapionej, takiej, która tęskni do spełnienia się tych wielkich rzeczy zapisanych w Piśmie Świętym. Nie mam zamiaru jakby technicznie o tym wszystkim mówić, bo to są rzeczy nam dobrze znane, ale chciałbym wskazać na kilka fajnych, takich pięknych pokładów myśli, które są dla nas taką siłą i kotwicą naszej codzienności. Myślę, że od czasu do czasu warto wrócić myślami do tych naszych nauk podstawowych, które nie są kwestionowane w zasadzie przez żadnego chrześcijanina. A takie powroty warto czynić i zresztą one się same narzucają w sytuacji, gdy jesteśmy przybici jakimiś ciężkimi doświadczeniami. I te ciężkie doświadczenia, kruszące, jak strata kogoś najbliższego, jak jakieś rozpady w życiu osobistym, trudności, no wiecie, jak to może być między u każdego z osobna, one pozwalają nam lepiej poznać samych siebie i przetestować, czy wypróbować może ładniej naszą wiarę w te podstawowe rzeczy, które towarzyszą nam w wielu przypadkach od dziecka. Wiarę w zmartwychwstanie, wiarę w życie wieczne, wiarę w podstawowe rzeczy biblijne. Często bywa tak, że dopiero w obliczu jakiegoś życiowego kataklizmu człowiek zdaje sobie sprawę z tego, co naprawdę dla niego w życiu jest ważne. I mimo, że od dziecka uczestniczył w nabożeństwach, czy to w społeczności takiej bardziej aktywnej, świadomej, jak na przykład nasze społeczności, czy tak bardziej rytualnie, jak inne społeczności wielkich kościołów, to jeśli kogoś dopadną takie ciężkie doświadczenia, to być może wtedy dopiero zaczyna zastanawiać się, czy dochodzić do sedna tego, czym dla niego jest życie i co jest w tym życiu najważniejsze. No i jeśli taki ktoś, który podlega takiemu przełomowi, jest osobą znaną, na przykład jest znanym artystą, muzykiem, czy ma wpływ szeroki, bo jest medialny, a do tej pory w życiu jego było tak, że był raczej letni na sprawy duchowe, to gdy taki się przebudzi po tych swoich doświadczeniach, to ma chęć o tym głośno wszystkim mówić. A że to jest wtedy dosyć ciekawe dla mediów, no to stają się te sprawy głośne i mamy takie przełomy wśród ludzi znanych, zresztą zapadł w śpiączkę, dostał wylew, a potem się narodził na nowo, tak twierdzi powiedzmy, i zamiast już tylko to życie rock'n'rollowca pełnić, no to siedzi i różaniec odmawia i mówi, że to jest dla niego ważne. No, pozostawiając tą sprawę, czy to jest ważne ogólnie, czy bezwzględnie, dla niego to jest ważne. A więc element duchowości dotarł do jego życia, a do tej pory był to płaski człowiek jednowymiarowy. To jest coś pięknego. I teraz jeśli inni widzą, czy słyszą no, o tym przypadku, o wielu innych przypadkach ludzi znanych, to chociaż oni być może opowiadają o tym, jak Gutek opowiadał dla próżnej chwały albo inaczej, nie osądzam tego, to wielu słucha i do wielu może trafiać
coś takiego, że mimo tego, że ten dzisiejszy świat jest tak bardzo zeświadczały, taki pozbawiony tego elementu religijnego, to jednak w otoczeniu takich ludzi medialnych pojawiają się te głosy, że warto wierzyć w Boga, warto wierzyć w Jezusa, że Jezus zmienił moje życie. O, te wszystkie gwiazdeczki zdziwione, jak on może tak mówić. Do tej pory razem z nami był po jednej stronie, a teraz jest wierzący w Jezusa. To oddziałuje na młodzież, oddziałuje na innych, dla których ten jest jakimś tam autorytetem, liderem czy guru. Można go porównać wtedy do takiej jakiejś lekko zwietrzałej soli, która mimo wszystko i tak konserwuje to jego najbliższe otoczenie. Ja myślę, że jeśli śledzimy niektórych tak zwanych artystów, to możemy widzieć w nich przełom, o nich słychać, ale takie rzeczy dotyczą również i może w szczególności ludzi również wierzących. I te kruszące doświadczenia, o których wspominam jako o punkcie wyjścia, one wywierają również wpływ na tych, których nie trzeba przekonywać do Jezusa, na tych, którzy całe życie oddali Jezusowi, i mają ci ludzie wtedy okazję sprawdzić siebie, jak będą działać w przypadku takiego wielkiego obciążenia. No i wtedy co się dzieje? Wtedy czasem jest tak, że chcemy przeanalizować ten nasz podstawowy światopogląd i stawiamy samym sobie pytania o sens wiary w Boga. Mimo, że jesteśmy wierzący od zawsze, ale stawiamy sobie pytania, czy Bóg istnieje. To może być zaskakujące. Czy Bóg istnieje, pyta wierzący człowiek. Potem pytamy, jaki on jest, skoro to wszystko na mnie dozwala. Prosimy, aby te nasze ciężkie rzeczy się zakończyły. Szukamy wyjaśnienia, czasami odrzucamy, czasami przyjmujemy. I tak się dzieje od początku w istocie istnienia ludzkości. I dobrym przykładem takiej walki, takiego dialogu, takiego sporu mocnego z Bogiem jest Hiob. Przeczytam fragment, rozdział 30, od 19 wiersza. Człowiek niewinny, który nie miał sobie nic do zarzucenia, któremu w istocie Bóg też nie miał nic do zarzucenia, a jednak się czuł tak, jak teraz będę czytał. 30 rozdział, wiersz 19. Rzucił mnie w błoto. Upodobniłem się do prochu i popiołu. Krzyczę do Ciebie, lecz mi nie odpowiadasz. Stoję, lecz Ty nie zważasz na mnie. Okazałeś się okrutny dla mnie. Swą mocną ręką zwalczasz mnie. Unosisz mnie na wietrze. Każesz na nim jechać i sprawiasz, że ginę w burzy. No, bracia i siostry. Hiob, który nie miał sobie nic do zarzucenia, ma olbrzymie pretensje do Boga, że jest tak traktowany. No i my również w czasie, gdy przeżywamy jakieś naprawdę trudne rzeczy, nie mówię, że zgubiłem 5 zł, to jest wielka, wielka tragedia, ale są wielkie tragedie w naszym życiu. To też niejednokrotnie zadajemy Bogu, czy czynimy Bogu takie wymówki, zarzuty. I uważam, bracia i siostry, być może przekornie, że to nie jest wcale złe, bo w czasie, gdy człowiek rozważa nad swoim życiem, może dochodzić do różnych wniosków, ale na końcu dochodzi do pokoju. Po tym okresie walki, burzy dojdzie do pokoju i harmonii takiej jak na samym końcu Księgi Hioba. Więc gdy zadajemy takie pytania, dlaczego ja nadal wierzę w Boga, mimo że czuję, iż On mi nie pomaga, bo w gruncie rzeczy do tego się to sprowadza, a przecież obietnica jest: nie zaniecham Cię ani Cię nie opuszczę, na skrzydłach Cię będę nosił, i tam dziesiątki innych możemy przytoczyć z pamięci, a mimo to czujemy często, że jesteśmy pozbawieni, pozostawieni samym sobie.
Będziemy się odwoływać do obietnic Bożych, prosić o pomoc, a nie czujemy Boga w naszym życiu, jakbyśmy stali w odstawce i z zazdrością patrzymy na braci i na siostry, którzy mówią, że czujemy obecność Boga, że czują obecność Boga w swoim życiu. Więc zadajemy takie pytanie, dlaczego nadal wierzę, mimo że nie czuję, że On mi pomaga. Jakie są moje motywy? Czy są egoistyczne, bo chcę od Niego coś uzyskać, jakąś pomoc? Czy są może bardziej takie altruistyczne, może mieszane? Ja myślę, kochani, że nie ma człowieka, który byłby pozbawiony egoizmu. Nie ma takiego człowieka. Egoizm nie zawsze jest zły. Są dobre egoizmy i złe egoizmy. Mówię o tym dobrym egoizmie, który jest oparty o sprawiedliwość i człowiek ma prawo domagać się czegoś, co jest sprawiedliwe, co dotyczy jego. No więc jeśli nie ma człowieka, który byłby wolny od takich egoizmów i nasza odpowiedź na pytanie, dlaczego wierzę pomimo mojego egoizmu, bo wierzymy nie tylko dlatego, że jesteśmy egoistami i chcemy, by Bóg nas prowadził, opiekował się nami i tylko nam ułatwiał drogę życiową. Jeśli ktoś tak wierzy, to się zawiedzie, bo Bóg tego nie robi. Żeby tylko nam prostował, wyjmował kamienie, tak jak jest w Izajaszu napisane, obyś przeszedł i nie zahaczył sandałem nawet. To tak nie jest w tym życiu. Tak ma być w tysiącleciu, w tym tak nie jest. No więc dlaczego wierzę, mimo że Bóg tak jakby nie działał? On działa, ale takie mamy czasami wątpliwości, jakby nie działał. Bracia i siostry, dlatego wierzę, dlatego wierzymy, bo chcemy być w zgodzie z rzeczywistością. Nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego wierzę. Moja odpowiedź jest taka, dlatego że ja chcę być w zgodzie z rzeczywistością i mieć porządek i harmonię w poglądach. Poukładane w głowie pewne po kolei, jak na łańcuchu, elementy. Ale aby być zgodny z rzeczywistością, trzeba w pewnym stopniu mieć rozeznanie w tej rzeczywistości, czyli ją rozpoznać. No i teraz chciałem powiedzieć kilka takich rzeczy, że dla człowieka pozbawionego jakiegoś elementarnego zmysłu, podstawowego zmysłu, na przykład powonienia, rzeczywistość jest inna niż dla tego, który dysponuje powonieniem. Jeśli ktoś nie ma wzroku, jego rzeczywistość jest inna niż dla tego, który wzrok posiada. I tak jest z każdym zmysłem. Zatem rzeczywistość badamy poprzez zmysły, którymi dysponujemy. No, ale jeśli rzeczywistość to tylko materia, jeśli tak by było, że to tylko materia i prawa przyrody, które podlegają naszym zmysłom, ocenie naszych zmysłów, to ludzie, którzy nie wierzą w Boga, byliby bliżej prawdy niż my. Bo my jednak jesteśmy wierzący. Ja zakładam, że mówię to ludzi wierzących i sam się za takiego uznaję. Na czym polega ta nasza przewaga zatem? Spróbuję to troszkę uzasadnić. No bo jeśli ta materia, to jeśli cała rzeczywistość to jest tylko materia i przemiany materii, to my jesteśmy w gorszym położeniu, ale jest taka wątpliwość. Jak można z całą pewnością stwierdzić, że rzeczywistość to jedynie materia, skoro nie zna się całości i nie wie wszystkiego? Trzeba wszędzie być, wszystko wiedzieć, żeby powiedzieć z całą pewnością, że nie ma nic więcej niż materia. W takim położeniu właśnie znajduje się nasz mózg. Wie odrobinę, a sili się na wnioski, jakby wiedział wszystko. A wnioski oparte o niewiedzę są tak samo wiarą, jak wnioski oparte o wiedzę lub nasze wnioski. Mamy więc paradoksalnie wiarę ludzi niewierzących,
którzy wierzą w to, że Bóg nie istnieje, oraz wiarę ludzi wierzących w to, że Bóg istnieje. Jedno i drugie jest wiarą. Bo jeśli niewierzący ma pewność, że Bóg nie istnieje, można go zapytać, na jakiej podstawie on buduje tę pewność. Na podstawie wiedzy? Nie, jedynie na podstawie doświadczeń zmysłowych. Bo nie doświadczył czegoś, o czym twierdzi, że nie istnieje. A jeśli znajdzie się w otoczeniu jego człowiek, który powie, a ja doświadczyłem, no my w większości mamy jakieś doświadczenia duchowe. No on nam nie uwierzy, ale my się nie damy przekonać, że jest inaczej, bo my mamy coś więcej niż ci, którzy nie wierzą. My mamy wiarę albo coś takiego, co mógłbym nazwać zmysłem duchowości. Moim zdaniem, bracia i siostry, waszym, jak sądzę również, rzeczywistość to nie tylko materia i jej przemiany, ale również duch. Jeśli dodamy do materii jeszcze tą warstwę ducha, to będziemy mówili o całości, o całej rzeczywistości. No i jeśli mamy zmysł duchowości, to tak jak zmysł smaku, powonienia, wzroku, słuchu, tam jeszcze jest jakiś jeden dotyku, możemy badać rzeczywistość materialną, tak tym zmysłem duchowości możemy badać rzeczywistość niematerialną. I w ten sposób będziemy badać obszary, te dwa wielkie obszary, które są całością. Trochę przynudzam, prawda? Ale teraz przejdę do konkretów. Teraz mamy taką sytuację, bracia i siostry, że zamiast mówić o materii i o duchu, można by powiedzieć tylko o życiu. Zobaczcie, jak to mamy pięknie ułożone. Dla materialistów, niewierzących, ciągłość życia jest widoczna. Od tych najmniej skomplikowanych, czyli najprostszych, do najbardziej złożonych form. I tu się kończy. Natomiast my wychodzimy za ten parawan i mówimy, jeszcze nad człowiekiem jest anioł. I czytamy psalm 8, w którym jest powiedziane, mało mniejszym uczyniłeś go od aniołów. Chwałą i czcią ukoronowałeś go. O kim tu jest mowa? O człowieku doskonałym. A więc od tych najprostszych organizmów aż do doskonałego człowieka i potem dalej w to, co już nie widzimy zmysłami. Dalej nie wiem, co tam po kolei jest, ale na końcu tego łańcucha jest najwyższy. W ten sposób mamy piękną harmonię od dołu do góry lub odwrotnie i widzimy, czy postrzegamy całość. No więc nasza wiara musi się na czymś oprzeć. Musi mieć jakieś pewne źródło, w oparciu o które buduje to poczucie jedności z całym wszechświatem i pozwala zrozumieć to, co wykracza poza zmysły ludzkie. Tym czymś, mili bracia i siostry, jest Biblia. Wiara chrześcijanina ma korzenie w Biblii, a centralną postacią w Biblii jest Pan Jezus. Biblię przyjmujemy jako Słowo Boże a priori, po prostu. Nie dyskutujemy, że to jest może Słowo Boże, może nie. Dla nas jest. To jest nasz punkt wyjścia, nasz warunek niezmienny. Jeśli ktoś nie uznaje tej płaszczyzny, to trudno, to się nie porozumiemy. Ale dla chrześcijan punktem wyjścia jest Słowo Boże, napisane tak, jak ono jest. Próbujemy je odczytać tak, jak ono jest napisane i wyciągać z tego wnioski. I teraz, co jest zastanawiające i ciekawe w tym Słowie Bożym, to to, że to Słowo Boże mówi, że jeśli ktoś dotarł do Jezusa i jest uczniem Jezusa, który jest centralną postacią całej Biblii, to jest sprawa Jego Ojca. Że ty dotarłeś do Jezusa, to wynika z tego, że ciebie Ojciec wziął w swoje ramiona i do tego Jezusa przyciągnął. To było mówione wczoraj. Żaden do mnie przyjść nie może, powiedział Pan Jezus. Co dalej? Jeśli go Ojciec nie pociągnie.
No, niektórzy mówią, tutaj może być tak, że ojciec jest pociągający nie jako sprawca, tylko że ma powab. I wtedy jest tak, że ktoś zakocha się w ojcu, bo go wyczytał w Biblii, że jest dobry i przyszedł do Jezusa. A nie, że Bóg pociąga człowieka i stawia przy Jezusie. Po pierwsze, niektórzy tak uważają. Ja nie wierzę tak. Myślę, że lepszym jest wyjaśnieniem tego tekstu, że ojciec pociąga w sposób sprawczy. Czyli jeśli jesteśmy uczniami Chrystusa, to jesteśmy jakoś w rękach Ojca, tego, który jest na samym szczycie życia, na samej górze, kochani. Czy to może pomóc takie poczucie, że nami się Ojciec zajmuje, człowiekowi strapionemu? Myślę, że tak. Co jeszcze jest napisane w tym wersecie, o tym będę mówił później, że wskrzeszę go w dniu ostatnim. Więc na tej podstawie, kochani, ludzie wierzący w Pana Jezusa mogą się czuć wybrani, pociągnięci przez Ojca, zawołani przez Ojca i postawieni obok Pana, tylko muszą zachować równowagę umysłu, żeby im nie odbiło, że są takimi wybrańcami, że wszystkimi innymi niewybranymi mogą pogardzać. To jest taka sytuacja, że jak ktoś jest prawdziwym uczniem Jezusa, to kocha nawet swego nieprzyjaciela lub próbuje to robić, więc nie będzie pogardzał bliźniemu. Więc mili bracia i siostry, gdy już wiemy, na czym stoimy, możemy zapytać, co z tego wynika. Stoimy na gruncie Biblii, na gruncie wiary w Jezusa. Wynika z tego nasze pragnienie poznania tej duchowej części rzeczywistości, która wymyka się zmysłom ludzkim, zmysłom materialnym. To właśnie po to zgromadzamy się na takich społecznościach i nie tylko my, ale różni ludzie, aby poznawać to dzieło ducha. No bo jeśli ktoś chce poznawać dzieła przyrody, to niech pójdzie do szkoły, skończy podstawówkę średnią, na biologię pójdzie, na fizykę, tam się dowie, jakie jest piękne życie ludzkie, jak pięknie zrobiona jest przyroda, jakie są prawa. Ale jeśli ktoś zajmuje się Panem Bogiem, to chce wniknąć w tą strefę, która nie jest doświadczana przez niewierzących. Tą część rzeczywistości chce zbadać. I Biblia, bracia i siostry, umożliwia zbadanie tej części rzeczywistości, która nie jest dostępna ludzkim zmysłom. W Biblii mamy wiele wskazówek, które opisują, jak tam jest. No, oczywiście nie wszystko jest wiadome, ale co nieco jest wiadome. Więc co nas interesuje z tego wszystkiego? No, jakie jest przeznaczenie tego biednego, upadłego człowieka? Jaki był jego początek? Jaki ma być jego koniec? I każdy z nas odpowie, że wiecznym przeznaczeniem człowieka jest jego życie wieczne w odrodzonej ziemi. Takie jest wieczne przeznaczenie człowieka. To są bajki dla niewierzących ludzi, a dla nas podstawy naszej wiary. Że jest taki plan Boga, że człowiek w przyszłości będzie żył wiecznie, na pięknej ziemi, którą nazwać można będzie rajem. Oczywiście jest też dalsza część tej sprawy, że część z ludzkości będzie żyła w innych warunkach w niebie. Ale pierwotny plan był taki, by człowiek zamieszkiwał ziemię i ten plan zostanie zrealizowany. I to działanie należy do duchowej sfery. To jest perspektywa, która pobudza nas do aktywności i wzbudza wdzięczność ku Bogu. A to z tego prostego powodu, że ta nauka, o której powiedziałem, ta perspektywa jest prosta, jest piękna, jest szlachetna i całkowicie wynikająca z dobrej woli. Z dobrej woli Boga. Tu nie ma coś, jakiejś kombinacji, tylko jest piękna oferta, że skoro świat zginął, to ja wyjdę naprzeciw i ten świat przywrócę. Bracia i siostry,
Pismo Święte wielokrotnie wspomina o życiu wiecznym. No my, jako ludzie przyzwyczajeni do tego terminu, często prosimy o życie wieczne, odmieniamy na wszelkie przypadki życie wieczne i przestaje nas to uderzać. Przestaje być to takie, wywoływać silne wrażenie. Ale w Biblii wprost są zapisy o życiu wiecznym. Ja niektóre z nich odczytam, zwracając uwagę na pewne istotne rzeczy. No więc czytam Ewangelię Jana, rozdział 5. No Gutek dzisiaj czytał. Ale przeczytam to i wydobędę trochę inną myśl, o której nie mówił. Żydzi w czasach Jezusa wierzyli w życie wieczne. To może zaskakiwać, albo nie zaskakiwać, zależy kto co wie. No, czytamy Stary Testament od ksiąg mojżeszowych, poprzez wszystkie, aż do dużych proroków, małych proroków. Tam nie ma takiej frazy chyba jak życie wieczne. Trudno by tam znaleźć takie jakieś bezpośrednie, długie wywody, że wszyscy będziemy żyć wiecznie, że będziemy i tak dalej. Nie ma tego. Ale mimo to ze Starego Testamentu naukę o życiu wiecznym Żydzi wyprowadzili. W czasach drugiej świątyni, czyli od zbudowania świątyni tej, odbudowania przez Cyrusa, w czasach Cyrusa aż do czasów Pana Jezusa, Żydzi wypracowali różne poglądy na temat swojej religii. Doszło nawet do tego, że jedni tak badali pisma, że uwierzyli w zmartwychwstanie, a inni też badali te same pisma i doszli do wniosku, że zmartwychwstania nie ma. Jedni faryzeusze wierzyli w zmartwychwstanie, saduceusze nie wierzyli w zmartwychwstanie, a wszyscy mieli to samo pismo i głęboko badali. Ta Ewangelia Jana, rozdział 5, mówi tak. Badacie pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne. To dlatego badali pisma, ponieważ mieli tęsknotę do życia wiecznego i myśleli, że osiągną życie wieczne poprzez badanie pism. Chcieli się dowiedzieć, co tam muszę robić, żeby życie wieczne dostać. I wypracowali taki pogląd, w oparciu zresztą o Izajasza i inne księgi, że gdy przyjdzie Mesjasz, to im da życie wieczne. Mesjasz miał dać im życie wieczne. Wzbudzić z grobu wszystkich Żydów i dać życie wieczne. To było dzieło Mesjasza i tak wierzyli. Więc to oczekiwanie na Mesjasza w czasach Pana Jezusa wiązało się z tak głębokimi sprawami. Nie tylko, że wyzwoli, a przyjdzie z armią, załatwi Rzymian i rozliczy się z władzą tą doczesną, ale że da im życie wieczne. No ale przecież większość ludzi nie żyła już w tamtych czasach, którzy wierzyli 100, 200, 300 lat wcześniej, tak? Po to jest potrzebne zmartwychwstanie, w które wierzyli faryzeusze i które Jezus poparł, że to jest dobre wierzenie, zaraz o tym powiem, no saduceusze nie wierzyli. Więc tam też nie było jedności religijnej, mimo że to byli wspólni bracia Żydzi, tak jak nie u nas między chrześcijanami nie ma jedności w poglądach, są bardzo różne czy przeróżne poglądy. I teraz, bracia i siostry, jedną rzecz jeszcze dopowiem, co pewnie wam jest znane, że tytuł Syn Człowieczy albo Syn Boży, może tak, pojawiający się w Nowym Testamencie, o którym Jezus mówił, wierzą w Syna Bożego, nie wierzą w Syna Bożego, był rozumiany w tamtych czasach przez słuchaczy jako mowa o Mesjaszu. Więc jeśli ktoś miał tytuł Syna Bożego, czy powoływał się na tytuł Syna Bożego, to znaczy, że czynił się Mesjaszem. No i dlatego te zarzuty były do Pana Jezusa. Ty sam się czynisz Synem Bożym. No i wtedy Pan Jezus coś im wyjaśnił. Ty sam się czynisz Mesjaszem, tak byśmy zamienili. I zwróćcie uwagę, jak w Ewangelii Jana, w 6 rozdziale, Pan Jezus wykorzystał te wierzenie, czy przyjęte w narodzie poglądy,
by zwrócić uwagę na samego siebie jako na Mesjasza, który może dać życie wieczne. 6 rozdział, werset 40. Ewangelia Jana. A tać jest wola Onego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna, a wierzy weń, miał żywot wieczny. Jezus mówi, żywot wieczny. Jeśli Jezus mówi, że jest żywot wieczny, to jakże możemy wątpić w to, czy jest żywot wieczny? Jest żywot wieczny. Że nie wiemy, jak to będzie, gdzie to będzie. Dużo nie wiemy. To nie jest ważne. Ważne, że Jezus powiedział, że jest żywot wieczny. On wiary w ten pogląd się nie wyparł, wręcz przeciwnie. Powiedział tak, jeszcze raz czytam. A to jest wola Onego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna, wierzy weń, miał żywot wieczny. A nie żywot ten temporalny, że zaraz umrze i będzie tylko radował się, że żył. Nie, żywot wieczny. A ja go wzbudzę w on ostateczny dzień. Gdy Jezus powiedział tłumowi, który go słuchał w tej przemowie, że ja go wzbudzę, a przecież Mesjasz miał wzbudzać, to zamiast powiedzieć, ja jestem waszym Mesjaszem, on im opisowo powiedział poprzez dzieła mesjańskie, że oto stoi przed wami Mesjasz. To musiało robić wrażenie na wierzących Żydach, bracia i siostry. Zresztą Pan Jezus po mistrzowsku te rzeczy opowiadał. Ja zawsze jestem pełen zachwytu. Nie oceniam, że to pięknie czy coś, ale chodzi o to, że to są tak wzniosłe, tak proste, tak przejmujące wypowiedzi Jezusa, no że po prostu On zawsze był mistrzem i jest nadal w każdej wypowiedzi. I On staje przed tłumem, mówi, dam wam życie wieczne. Pytają go, jak długo będziesz miał nas tam, trzymał na uwięzi, powiedz nam jasno, czy ty jesteś Mesjasz. On im wiele razy mówił, wiele razy, między innymi takimi słowami. Ale dziwne, że do Samarytanki poszedł i wprost powiedział, ja jestem Mesjaszem. To było na początku misji, prawie na początku misji. Od razu, ja jestem Mesjaszem i to nie do Żydówki, objawił się natychmiast. A z Żydami była inna sprawa. Poprzez znaki, poprzez zbudzenia z grobu, poprzez różne rzeczy pokazywał im dzieła Syna Bożego, czyli dzieła Mesjasza i oczekiwał, że będą w Niego wierzyć, ale się, bracia i siostry, nie doczekał. Kiedy to życie wieczne ma być udzielone ludziom? A ja go wzbudzę w on ostateczny dzień. W dzień ostatni. No. Czyli jest zapowiedź, że przyjdzie taki dzień, który Biblia nazywa dniem ostatnim. No i po tym dniu będą chyba jeszcze następne, bo słońce nie zgaśnie, ale to jest jakiś dzień ostatni, taki rozliczeniowy. Epoka wzbudzenia z grobu nastąpi. Zobaczmy, bracia i siostry, jak podobnie rozmowa przebiegała między Jezusem na ten temat, między Jezusem a Martą, czy Marią Martą, to chodzi o te siostry Łazarza. Gdy Łazarz umarł, Jezus zwlekał, wiemy jak to było, no ale w pewnym momencie przyszedł tam do tej Betanii. Marta wybiega na spotkanie Jezusa, bo dowiedziała się, że się zbliża i do Niego z żalem. 20 werset, 11 rozdział Jana. Marta wtedy, gdy usłyszała, że Jezus idzie, bieżała przeciwko Niemu, ale Maria siedziała w domu. I rzekła Marta do Jezusa, Panie, byś tu był, nie umarłby był brat mój. Ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, to ci da Bóg. A Pan Jezus do niej taką, bym powiedział, armatę wypala. Wstanie twój brat. Ona nie zrozumiała jeszcze w tej chwili, o jakim wstanięciu mówi Pan Jezus, bo mu natychmiast odpowiada, wiem, że wstanie. Czyli ona jako Żydówka ma tą wiarę w zmartwychwstanie w dniu ostatecznym. Wiem, że wstanie przy zmartwychwstaniu w on ostateczny dzień. Tak odpowiada, bo tak wierzyli Żydzi. No ale czy Jezus o tym chciał jej powiedzieć? Między innymi może tak. Rzekł jej Jezus, ja jestem zmartwychwstanie i żywot.
Kto we mnie wierzy, choćby też umarł, żyć będzie. A wszelki, który żyje, a wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzy, że temu? I teraz co ona odpowiada? Ona odpowiada, wierzę, bo ja wierzę, że Ty jesteś Mesjaszem. A Mesjasz ma właśnie dokonać takich rzeczy. Mówi to w 27 wersecie. I owszem, Panie, jam uwierzyła, że Ty jesteś Chrystusem, czyli no Mesjaszem, gdyby było po hebrajsku. Ja uwierzyłam, że jesteś Mesjaszem, Synem Boga, czyli inny tytuł Mesjasza, który miał przyjść na świat. Ona nie odpowiada mu, że wierzę w zmartwychwstanie, tylko wierzę w Ciebie, że jesteś Mesjaszem. A w ten sposób wyraża wiarę w zmartwychwstanie, bo wie, że ten Mesjasz w dniu ostatnim ma jej brata wyciągnąć z grobu. Ona w to wierzy, tylko jej jest smutno, że już teraz poszedł do grobu, zachorował i umarł. I mówi, gdybyś tu był, to tak jak żeś uleczył tego czy innego, przecież tego też mógłbyś uleczyć. No i wtedy się dzieje to, co znamy, nie? Że ten cud, ale to jest poza naszym dzisiejszym tematem, więc jeśli ktoś by chciał to odświeżyć, zawsze warto, kochani, Ewangelię Jana, 11 rozdział, przeczytać samodzielnie. A więc, bracia i siostry, możemy powiedzieć, że życie wieczne otrzymuje się poprzez zmartwychwstanie. W naszych poglądach, tych badackich, nie tylko zresztą badackich, ale każda grupa ma takie poglądy, jest wiele poglądów trudnych, które czasem niełatwo jest zrozumieć i zaakceptować. No z uwagi na to, że bywają dość zawiłe. Ale tutaj dzisiaj mówimy o rzeczach prostych. O tych, które są podstawowe. Słowa o życiu wiecznym i o zmartwychwstaniu zostały zupełnie jasno i bezpośrednio, bez żadnych tajemnic, użyte i wypowiedziane przez samego Pana i dlatego stają się dla nas rodzajem bezpiecznej kotwicy, której się trzymamy, którą gdzieś tam zarzucamy w przyszłość i modlimy się o to, aby ona nigdy z naszych rąk nie została wyrwana. Jeśli przechodzimy doświadczenia smutne, że odszedł od nas tata, mama, najbliżsi czy coś, to zawsze możemy odwołać się do tego, że wstanie brat twój. Że to Jezus powiedział, nie tam ktoś, nie wiadomo jakiego pochodzenia. Sam Pan Jezus powiedział, będzie zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. No i teraz, bracia i siostry, my jesteśmy jakoby spadkobiercami tego, co było powiedziane. Ale czy mamy prawo do tego spadku? Myślę, że tak, ponieważ jest powiedziane, mili bracia i siostry, przez samego Pana, że każdy, kto jest w grobie, będzie z niego obudzony. Ewangelia Jana, rozdział 5. No więc jak widzimy, jeśli ktoś miałby żyć wiecznie, to przecież każdy umiera teraz, to musi być związane ze wzbudzeniem z grobu. Jezus o tym powiedział, że idzie godzina, w którą wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Syna Bożego i wyjdą. Czy dotyczy to tylko Żydów? Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, jak apostoł Paweł traktował tą sprawę. Przechodzimy do mniejszego kalibru nauczyciela, do apostoła Pawła, ale też do wielkiego kalibru mimo wszystko. Niektórzy nie wierzą w listy Pawła, mówią, och, ten Paweł. W Jezusa wierzą, w Pawła nie wierzą. My mamy to szczęście, że wierzymy w to, co Jezus mówi i w to, co Paweł mówi. List do Koryntian, 1 rozdział 15. Tu dopiero chrześcijanie niewierzący w zmartwychwstanie, tak mógłbym zatytułować ten kawałek. Już powoli ląduję. Bracie, mam tutaj jeszcze 16 minut jeszcze. Chrześcijanie niewierzący w zmartwychwstanie. Może tak być? No może tak być, bo tak było na początku. Już Paweł rozprawia się z tą nauką. Czytam. Rozdział 15, 1 do Koryntian. A przypominam wam, bracie, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie.
tak jak ja wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. Centralny tekst Biblii. Chrystus umarł za grzechy nasze według pism, to przejmuje Paweł od Jezusa. Takie miał objawienie. I że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według pism. I ukazał się Kefasowi, potem 12, potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, a niektórzy zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie ukazał się wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkich ukazał się i mnie, jako poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszy z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży, ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana nie była nadaremnie, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Co więc ja? Nie, czy więc ja, czy oni, to samo opowiadamy tak, jak uwierzyliście. A jeśli o Chrystusie opowiada się, że z martwych wzbudzony został, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? A jeśli nie ma zmartwychwstania, to do uczniów Chrystusa mówi, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wiara nasza. Wówczas też bylibyśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bośmy świadczyli o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza, jeszcze jesteście w swoich grzechach. Zatem i ci, co zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, to dla nas jest teraz tekst. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. I klamra. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. To jest nasze credo. To jest nasze credo, kochani. Chrystus zmartwychwstał. Jezus zmartwychwstały Mesjasz daje życie wieczne każdemu człowiekowi, który będzie odpowiednio w Niego wierzył. Tak mamy powiedziane o zmartwychwstaniu. Pójdą ci, którzy dobrze czynili na powstanie żywota, którzy źle czynili na powstanie sądu. Albo inaczej, mając nadzieję w Bogu, że będzie którego oni oczekują, zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. To przy okazji tej kłótni w Sanhedrynie na placu. A więc bracia i siostry, chciałbym na zakończenie powiedzieć tak, że nawet gdybyśmy wszystko odrzucili, to musimy trzymać się, czy powinniśmy trzymać się tych podstawowych rzeczy, które dają nam siłę w najtrudniejszych momentach. Bo nie typy, nie rozważania jakieś zawiłe się ostoją wtedy, gdy rozważamy na łożu boleści czy śmierci. Panie Jezu, przyjmij mnie do swojego salonu, przyjmij mnie, pomóż mi. To nie myślimy o tym rzeczach, tylko o życiu wiecznym, o zmartwychwstaniu wiecznym, o naszej rodzinie przeszłej, o świętych aniołach myślimy, o naszych dobrych poprzednikach myślimy. Choćby figowe drzewo nie zakwitnęło i nie było urodzaju na winnicach, choćby i owoc oliwy pochybił, i role nie przyniosły pożytku, i z owczarni owce wybite były, a nie byłoby bydła w oborach, wszakże ja się w Panu weselić będę, rozraduję się w Bogu zbawienia mego. A więc gdy przyjdą na nas, i na pewno przyjdą, jakieś doświadczenia kruszące, mocne,
kruszące podstawy naszej wiary, to trzymajmy się zawsze tej kotwicy zarzuconej, jak Paweł mówi, za zasłonę, że jest życie wieczne przewidziane dla chrześcijan i całego świata, że o tym Jezus mówił bezpośrednio prawie 30 razy w Ewangeliach i że to musi być związane ze zmartwychwstaniem umarłych. Tej wiary wam życzę, bracia i siostry, trwania w tych wszystkich postanowieniach aż do samego końca. I bardzo serdecznie dziękuję za uwagę.